O tak, zna wilcze obyczaje. Wystarczy poczekać. Choć chętnych jest więcej. No i nie przeliczył się. Ale musi być cierpliwy. Dla bystrego oka kruka wypatrzyć kacze gniazdo to żadna sztuka. On jednak jest wygodny. Po co robić coś, co zrobi za niego ktoś inny? Warto było chwilę zaczekać. Dokładnie zapamiętał miejsce, gdzie wilk ukrył nienaruszoną zdobycz. Zna dobrze ten przysmak. Z niejednego podwórka. Bezbłędnie namierzył obcego, jak rasowy szpieg. Co za frajda. Będzie świeży łup. Znów się naje. I pewnie jeszcze ukryje coś na później. Skąd takie natręctwo? Skąd ta niecierpliwość? Niepotrzebnie ryzykuje. Załazi za skórę obcemu, żeby tylko czegoś sobie nie wykrakał. Natrętny zwiadowca wie, że wystarczy zaczekać i doczekał się, jak wiele razy wcześniej. Skryty obcy jak zawsze przemyka do puszczy tą samą ścieżką. Znów będzie syty. To coś dla niego. Nie przepuści okazji. Znowu u boku wilków. Ale to już nie tamten niedoświadczony młodzik. Oto połączenie dojrzałości, przebiegłości i sprytu.
Mówią prawdę, kruki to elita ptasiej inteligencji. Zakopać. Odkopać. Zakopać. Oczywiście odkopać. Znów na zwiadzie. Porusza się w ślad za obcym i korzysta z jego zdobyczy, tak jak inne kruki korzystają z obecności wilku. Czy nie na zbyt wiele sobie pozwala? Wyspecjalizował się w prześladowaniu obcego. To ryzykowna gra. Może przebrać miarę. Instynkt i doświadczenie nie zawodzą go. Wiele nauczył się ostatnio przy obcym. Dostawał lekcje prawie codziennie. Wraca tam, skąd obcy przyszedł. Wie, po co. Co to było? Co się stało? Dlaczego nie usłyszał Rysia wcześniej, a tym bardziej Sójki? Zaraz, ależ tak, przecież on jest głuchy. To dlatego nie reagował wcześniej na te wszystkie dźwięki. Wszystko jasne.
musiał ogłuchnąć po wypadnięciu z gniazda. Był przecież tak poraniony. Oto skaza odmieńca. A u niego wciąż to samo. Zamiast zimowania w grupie wybrał towarzystwo obcego. Znów te same ścieżki. Pewnie spokojnie przeżyje zimę. Może lepiej niż wśród swoich w kruczym gangu. Prześladowca i ofiara. Ofiara i prześladowca. Kto jest kim? Roześli obcego na dobre. Nie da mu spokoju. Wykrakał sobie. I pomyśleć, jak łatwo oswoić kruka z człowiekiem. A jak trudno człowieka oswoić z krukiem. Stój! 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 St